Halo, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mortis i witam was w kolejnym materiale z gry Ghost Watchers. Tym razem już nie w ramach ekipowego grania, bo serię przerwaliśmy jakiś czas temu, a raczej w sumie ja ją przerwałem, bo ze względu na moje lenistwo troszeczkę i na to, że odcinki były już za bardzo outdated, bo kolejne odcinki Ghost Watchers, które powinny się pojawiać na kanale, były związane już z konkretnymi patchami, które wychodziły w danych dniach i przy montowaniu tych odcinków stwierdziłem w pewnym momencie, że te odcinki są już za stare i troszeczkę przypał by był wstawiać odcinek z patcha grudniowego czy tam styczniowego, kiedy mamy czerwiec, tak? I omawiać nowości z patcha z danego dnia, więc stwierdziłem, że już tych odcinków nie będę wstawiał i po prostu nagram coś osobnego solo, tak naprawdę, bo dzisiaj jestem sam, dzisiaj nikt ze mną w to nie będzie grał, mam nadzieję, że się nie obsram za bardzo. Nagram właśnie coś solo i postaram się omówić i pokazać większość zmian, które weszły od momentu, jak skończyliśmy nagrywać serię. Nie wiem, może seria kiedyś wróci, może ekipa ode mnie będzie chciała grać kiedyś i spróbować jeszcze raz podejść do gierki, bo póki co to zagrywamy się w Fazmofobie po aktualizacji, jest więcej do roboty. A Ghost Watchers, no niestety, zrobiło się troszeczkę za nudne dla nas wszystkich i za wolno się zaczęło rozwijać. Jak wcześniej sprawiało więcej frajdy niż Fazmofobia, to w momencie, kiedy ogarnęliśmy już tą gierkę, to zaczęła sprawiać mniej frajdy niż Fazmofobia, mimo tego, że na początku wydawało się, że wszystko jest lepsze, większe i ciekawsze. Ale no, niestety wyszło z czasem jak wyszło, więc dzisiaj po prostu chcę zagrać, zobaczyć jak mi pójdzie samemu i mniej więcej pokazać wam, jeżeli mi się uda, na tyle ile to możliwe, co w grze się pozmieniało. W porównaniu do ostatniego odcinka ekipowego grania, bo od tamtej pory zmieniło się bardzo dużo. Ale to za chwilę, może na bieżąco gdzieś tam postaram się to omówić i w czasie gry, bo zaraz się pogubię. Co doszło na pewno? Doszedł Battle Royale tryb, którego nie graliśmy. Ale to jest takie, no nie wiem, to jest takie bardziej jaka ciekawostka, no można się w to pobawić, tak? Konkurowanie z innymi graczami w łapaniu duchów, w tym trybie przedmioty są rozrzucone po lokalizacji i w razie potrzeby można zamówić dodatkową dostawę przedmiotów. No tego nie graliśmy, mogłoby to być ciekawe, ewentualnie może coś z tego, zobaczymy. Uciekaj lub giń, to jest tryb właśnie, który wszedł, którego nie było chyba jak ostatnio nagrywaliśmy ostatni odcinek ekipowego grania, jak wstawialiśmy. Tego nie było w ostatnim odcinku ekipowego grania, który jest wstawiony na YouTubie. To jest tryb, który troszeczkę symuluje właśnie fazmofobię, bo od ostatniego odcinka zmieniło się zachowania duchów. Duch teraz już nie pojawia się tak często, jak pojawiał się wcześniej. Duch teraz, jakby przed duchem da się teraz schować. O, może tak. Da się przed nim schować i uciekaj albo giń sprawia, że wprowadza dodatkowy rodzaj hunta, w którym trzeba uciekać cały czas po prostu, jakby i nie da się obronić przed duchem żadnym defense przedmiotem, nawet takim, który działa na tego ducha. Można go jedynie spowolnić jakimiś granatami, które na niego działają i tak dalej, ale ogólnie uciekaj lub giń sprawia, że dochodzi dodatkowy rodzaj hunta, na którym się ginie po prostu. Nie da się obronić, trzeba po prostu uciekać. Więc no tak to wygląda. I też w sumie nie do końca z tym chowaniem się przed duchem, bo po prostu trzeba przed nim uciekać, tak? No, mówiłem, że można się schować przed duchem, a głównie chodzi tu o uciekanie właśnie. Wysoka ranga, no to nie wiem, czy to było, nie pamiętam, ale to wysoka ranga, która sprawia, że po prostu duchy od drugiej rangi w górę, tylko na te duchy można trafić i możliwe, że sobie to włączę. I reszty nie będę włączał, bo resztę znamy. No zdrowie psychiczne włączę, no to zdrowie psychiczne to też jest mechanika z fazmofobii znana, tak? Po prostu mamy sanity, jak sanity spada do zera, to nawet defense przedmiot, który działa na danego ducha, cię nie obroni. Na takiej zasadzie to działa. A pentagram to graliśmy na streamach, chyba w materiałach też był, a chociaż nie jestem pewien, czy był w ekipowym graniu, już nie pamiętam, tak dawno to było. Ale pentagram żeśmy ogrywali, zbiór ektoplazmy ogrywaliśmy, tylko tego Battle Royale nie robiliśmy, ale to może zagram z kimś, jak będzie okazja na streamie. Zagramy sobie na trudnym, bo szalony jest zbyt pojebanym poziomem dla mnie. I nie tylko, trudny sobie zagramy i spróbujemy samemu sobie obczaić, co to za duch. I spróbujemy go wypędzić, znaczy złapać go w sumie w pokeball. Czy może się nie obsram. Okej. Zadania mamy takie, ale te zadania to walić w sumie.
Co, weźmiemy sobie rzeczy do szukania ducha, oczywiście. Mam drona najlepszego, jakiego tylko się da, więc latarki nie muszę brać. Mam nadzieję, że uda mi się zademonstrować jak najwięcej rzeczy i przy czym nie obsrać zbroi. Bo w porównaniu do tego, co było, gra się w grę zupełnie inaczej i duch zachowuje się właśnie zupełnie inaczej. Teraz w ogóle jak jest ktoś ma jumpscare'a, to osoba obok nawet widzi tego jumpscare'a. A może jeszcze zanim. Pokażę, co doszło od ostatniej pory. Doszedł Babadook, Krampus, Ghoul, Wendigo i ostatnio na 30, od 30 levela doszła Iron Maiden, czyli najnowszy duch. My ogólnie w tych materiałach, które nie pojawiły się na YouTubie, z tego co pamiętam, to Babadooka zaliczyliśmy, Krampusa zaliczyliśmy i Ghoula zaliczyliśmy. Wendigo nie zaliczyliśmy i Iron Maiden nie zaliczyliśmy. I chciałbym któregoś z tych dwóch duchów zobaczyć osobiście. Ale jeżeli pojawi się coś z tego, czego na YouTubie nie było, czego nie wstawiłem, to też będzie spoko. No dobra, szukamy pozycji ducha jakiejś. Teoretycznie mógłbym to położyć tutaj i czekać, aż sytuacja się jakoś... Oho! Bransoleta zadziałała, już próbował mnie łapać, skurwiel. Oho, blat ten. Plamy krwi. Wow, wow, wow. Teńsy. Mógłbym to położyć teoretycznie tutaj, bo duch tutaj też troszeczkę działa inaczej niż w Fazmofobii. Ten duch cały czas się tutaj jakby porusza, więc nie ma co szukać jednego pokoju. Tak jak żeśmy to robili na początku i przez całą serię na YouTubie, żeśmy troszeczkę źle w to grali. Ten duch nieustannie się porusza, praktycznie cały czas. Nie ma tak, że osiada w jednym pokoju. Ale partikli nie mogę złapać coś. Jestem w stanie. O, warczenie na radiu, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, że jedna z trudniejszych rzeczy do ogarnięcia już od razu zadziałała. Ręce mam spocone, bo ogólnie dzisiaj się troszeczkę poalkoholizowałem, stąd też trochę więcej odwagi mam do nagrywania tego samemu. Chyba wypacam alkohol już. Give us a sign? Działa mikrofon mi? Give us a sign? O! Rzuca marionetką. Laleczka wudu, rzuć. Polujący, fantastycznie. Na pewno to nie będzie ciemność, o! Zeszyt człowiek. Na pewno to nie będzie ciemność, bo mamy wyłączone low-rangowe duchy. W zeszycie jest człowiek. Czyli wampir albo Krampus. No kurde, no niestety nic z tego, co bym chciał. Nic z tego, na co liczyłem. O! Jest gorąco, spociłem się aż. Co? MF3. MF3 nie może być, musiała być piątka. Red 3 nie może być. Czyli piątka, na pewno. Chyba ten termometr zajebany. Temperatura może być... Na minusie to będzie Krampus, a jak będzie na plusie to wampur. O! Kurwa. Jest hunt. Jezu, się przestraszyłem. Ja nie mam czym się bronić! O chuj. Uciekłem. Bo dalej nie odkryłem, co to jest. Możemy sobie sprawdzić mniej więcej, bo będzie to albo wampir, albo Krampus. Się przestraszyłem. Na wampira działa Jezusek, to. Na Krampusa, na wampira działa co? Tu krzyż, to. Próbuję znaleźć jakiś jeden czynnik wspólny. Pochodnia działa na wszystkich. Takich temu wielokrotnego użytku. Bardzo cokolwiek. Dobra, wezmę sobie pochodnię. Święty ogień.
Dwójką. Artykli nie mogę wyłapać. No właśnie, kwestia jest też rozróżnienia tego hunta, nie? Normalnego hunta, przed którym da się spierdzielić, od hunta tego, przed którym... na którym można zginąć, nie? To na 500. Postaram się dla was jakby wyłapać i pokazać wam, jak to wygląda. Dobra, 40... będzie 40 stopni. Wampur. Dobra, i teraz trzeba określić jego charakter. Młody albo średni. Tablica spirytystyczna do określenia charakteru. Znaczy do określenia wieku. Potrzebna. Słuchajcie, muszę coś wziąć do ręki sobie innego, bo na trudnym poziomie on wyrzuca przedmioty. To się nie zmieniło. Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. I właśnie to jest też jedna z tych zmian, że duch już się tak nie pojawia. O. Nie manifestuje swojej obecności, tak jak to było kiedyś, że co chwilę jakieś animacje, jumpscary czy coś. To jest normalny hunt jeszcze. O kurwa, on to wziął do ręki. Skurwysyn, złapał to w rękę. Jebany. Nie manifestuje swojej obecności co chwilę jakimiś animacjami czy czymś, tak jak to było wcześniej, tylko właśnie ukrywa się. I ciężko jest go... ciężko jest go zobaczyć, nie? Dobra, na wampira to działa krzyż, więc mogę sobie jeszcze ten krzyż wziąć. Wielokrotnego użytku przedmiot, więc spokojnie. Tablica spirytystyczna. No mógłby użyć tej tablicy. Teoretycznie możemy strzelić, nie? Młody albo średni będzie, no. Coś trafimy na pewno. Możemy spróbować średni, że jest, przesłać dane. Wampir średni polujący, no i mamy. I co potrzebujemy zrobić, żeby ducha osłabić? Musimy wodą święconą go tutaj postraszyć. No i reszta jest taka sama, nie? Tak naprawdę, to tutaj nic innego, nic nadzwyczajnego. Ale właśnie. Przygotujmy się jeszcze w razie czego do tego hunta. Bo gdy dzieje się ten hunt, przed którym nie da się obronić, trzeba użyć strzykawki adrenaliny. Ona sprawia, że jest się szybszym po prostu, że możemy mega sprintować i mamy większą szansę uciec, bo duch jest mega szybki wtedy, my jesteśmy wolniejsi podczas takiego hunta. A pod trójką mamy... Oj, to jest chyba ten hunt. Tak. To jest ten hunt właśnie. To jest właśnie ten hunt, moi drodzy, przed którym trzeba pierdalać. Bo migały się światła. On mnie szuka, nie? Ogólnie. Skończył się, ale fart. Nie znalazł mnie. To był właśnie ten hunt. Poznałem to po dźwięku i po tym, że się migają światła właśnie, nie? To tak można poznać ten hunt. Świetny, ale jestem spocony normalnie, nie? Masakra. Ale urosły mi kochonos od ostatniego razu, bo ostatni raz jak próbowałem w to grać samemu, no to nie. Nie dawałem rady. Nie chcę na górę wchodzić. On przesuwa przedmioty. Słuchajcie, jak zablokował przejście gdzieś. Bliżej. Kurde, znowu ten hunt. Zaćpałem prochy. Kurwa. Dobra.
Rzuciłem ją pochodnią. A pierdolę, ale się zasrałem. Kurwa, rzuciłem ją pochodnią, a nie tym, co trzeba było. Fucking shit. Dobra, jeszcze muszę kupić jeszcze jedno sobie. Muszę się napić normalnie. Masakra. Miałem wodą święconą jej przyjebać. Dawaj! Dawaj na ring! Dawaj na ring! Zaraz cię zniszczę, zaraz cię zniszczę. Wiecie co? Ja może się zajmę. O kurwa, Hunt! I opuściłem wodę święconą. Ale jakiś dziwny ten Hunt, bo... Upuściłem item. Czekajcie, muszę zobaczyć, co jest następne. Zapal trzy świece, właśnie, wezmę sobie zapalniczkę. Aczkolwiek tam się świeca pali jedna. Przygotuję sobie już rzeczy pod następne te. Potem trzeba będzie zgasić wszystkie świece. To jest prosta sprawa ogólnie. Tym duchem. Proste jak kopnięcie w dupę. Żeby go złapać. Kwestia, żeby nie narobić zbroje po drodze. Ma być świeca jeszcze jedna. Trzy świece zapalone chyba. Nie będę więcej palił. Tak, są trzy świece zapalone, spokojnie. Zaćpam piguły. A sanity. Żeby nie było zdziwka później. Jedyne czego się boję, to boję się tego Hunta znowu. O tyle fajne, że ten duch mocno się świeci na tym Huncie. No muszę tą wodą święconą przypierdolić. O, zablokował przejście na górę, widzicie? To też jest mechanika właśnie nowa. Dobra, on chyba w większości siedzi na górze. Leci do mnie. Siema. Kurwa, myślałem, że zrobi mi jumpscare'a. Kurwa, krzyż upuściłem. Czekałem specjalnie z tą wodą święconą, bo myślałem, że jumpscare'a mi zrobi. A to już tak nie działa też. O. Właśnie, już tak nie robi jumpscare'ów. Rahant normalny, teraz będzie. Teraz. Kurwa. Zaliczyło. Zaliczyło dwa, wodę święconą mi świecę. Teraz tak. Teraz bierzemy pochłaniacz plazmy. Pochłaniaczem plazmy trzeba jej przykurwić. I już dostała od razu. Dziwka. I teraz trzeba zgasić wszystkie świece. Ale oczywiście musimy się naćpać prochów, zanim to zrobimy.
Bo nam się tylko to udało, zanim będzie znowu ten hunt, nie? Wow, wow. A? I teraz krzyż i srebrna bomba. I srebrna bomba. I jazda. I jazda ten. Dawaj kur. Wow. Co ona udzie zabrała? Dawaj kur. Dawaj, dawaj. Czułem się, tak jak na żywo. Daj, ukrzyżowanie ci zrobię. Gdzie jesteś? Lamusie. Leci. Ale to było znowu to bez jumpscare'a. Ale teraz upuszcza się przedmioty właśnie przy tych animacjach. Dobra. No dobra. Fuck, nie trafiłem jej. Nie trafiłem jej, kur... Jeszcze raz. No. To jest orkiestra, dokładnie. Dawaj, dawaj, kur... Patrz ty ją! Kurde, do czego to doszło, że ja muszę gonić ducha i to jeszcze nie z... O. Nie z plazma... Znaczy nie z tym. Nie z pokebolem. Nie leci, pa. Nie leci, kurwa. Ta, warcz se. Dawaj i nie cwaniakuj. Bibu się raźniej czuje wtedy. A ty kurwa ty. Ty zamknął mi drzwi. Ty lol, nie mogą otworzyć drzwi. Zamknął mi drzwi tak, że nie mogą ich otworzyć. O, dostał, kurwa, ty. Kurwa, on to normalnie w rękę łapie teraz. Ale byka, kiedyś tak nie było, po prostu dostałem w pyski tyle. I koniec, mamy. I złapać ducha idziemy. Dawaj, chamie. Także to tyle i od razu żeśmy level wbili. Tyle no, co tu więcej. Ogólnie gra się ciekawiej, gierka jest moim zdaniem bardziej interesująca w porównaniu do tego co było, no ale dalej Fasmofobia jest ciekawsza, jest bardziej klimatyczna niż to. To jest fajne na początku, jak odkrywa się tą gierkę totalnie od nowa, ale bardzo szybko idzie tą grę załapać i właśnie bardzo szybko przez to się nudzi. Miejmy nadzieję, że będzie poważną konkurencją dla Fasmofobii, tak jak myśleliśmy na początku, że zacznie się rozwijać bardziej, bo aktualnie to po prostu wchodzą nowe mapy i nowe duchy i tyle. I nic grubszego od ostatniego czasu się, jak już poznaliśmy te wszystkie patche po kolei, to
to nic się nie zmieniło. Tak. Ale no to co, mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej Ghost Watchers. Jak coś, to wpadajcie na streamy, link w opisie macie. Bo tam gramy w różne gierki. I zobaczymy, może ekipowe granie z tego kiedyś wróci, jak naprawdę będzie co robić. Póki co zapraszam na ekipowe granie z Fazbofobii po aktualizacji Ascension, które również znajdziecie na kanale. Także trzymajcie się cieplutko i do następnego, hej!